Pojazd szkolnego naukowca został wykonany w ramach projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie w roku szkolnym 2010-2011. Nasz pojazd jest przyjazny środowisku. Z przodu znajduje się reflektor, dzięki któremu kierowca widzi, co się dzieje przed nim. Światło odbijające się od powierzchni chropowatej rozchodzi się we wszystkich kierunkach i dociera do naszych oczu. Przed nim znajduje się płyta CD, rozszczepiająca światło docierające do niej, co powoduje efekt tęczy. Peryskop sprawia, że kierowca może widzieć, co się dzieje przed nim. Dzięki odbiciu światło od dwóch zwierciadeł płaskich pod kątem 45 stopni. Na peryskopie znajduje się lusterko, dzięki któremu kierowca widzi, co się dzieje za nim. Prawa strona obrazu jest jednak lewą stroną przedmiotu. Na kołach znajdują się kolorowe koła, dzięki którym obserwator ma wrażenie, jakby wirowały we wszystkie kolory. Samochód napędzany jest energią słoneczną, nie zanieczyszczającą środowiska. Jest to możliwe dzięki fotoogniwu. Z przodu znajduje się złudzenie optyczne, czarny kwadrat składający się z kilku małych kwadratów z białymi przerwami. Po dłuższym wpatrzeniu się w kwadraciki na białych przerwach widzimy szare plamki. Z tyłu znajduje się odblask.